Cześć, witajcie. Słuchajcie, zabrałem synowi samochód. Chcę wam taką krótką recenzję zrobić i pokazać ogólnie, jak wygląda sytuacja. Jest to, słuchajcie, Taurek. Pojazd elektryczny. Instalacja 12-woltowa. Światła LED. Klakson. To, słuchajcie, co tu, klakson MP3. Zaraz wszystko wam pokażę. Tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie, na licencji prawdziwego Volkswagena Taureka. Także jest kod licencji, nie jest to pojazd jakiś taki zrobiony w podróbce. Powiem wam jedną rzecz, samochód jest dosyć solidnie wykonany. No i na pewno nie da się, słuchajcie, ukryć. Lepiej samochód się prezentuje taki jak w stanie, takim widzicie, bez kołpaków. Z czarnymi kołami. Niż, słuchajcie, pojazd, który się świeci, błyszczy, bo to tak naprawdę nie idzie w parze. No i dobra, słuchajcie, z tyłu światła LED-owe. Chyba teraz wyłączone, dokładnie tak. Znaczki są chromowane, dosyć ładne. Dwie rury wydechowe, w końcu musi być, bo to jest V6. Dodatkowy stop, oczywiście w formie naklejki. No i co? Bajer, słuchajcie, jest klameczka. Naciskamy klameczkę. Drzwi się otwierają. Co prawda jedną ręką jest ciężko to zrobić. Jedne i drugie drzwi są otwierane. Tak wyglądają tapicerki. No i co, słuchajcie, lecimy. Siedzenie ładnie wykonane, naprawdę solidnie. Kierownica interaktywna z dwoma przyciskami. Lecimy dalej. Co tu więcej mamy? Jak już jesteśmy na górze, licznik aktualnie widać nawet w kolorze niebieskim podświetlany, czyli zachowany oryginał Volkswagena. Pedał gazu, fajny gadżecik, słuchajcie, dźwignia do przełączania toru jazdy, czyli przód, tył, naprawdę po prostu mistrzostwo świata. Radyjko, możemy sobie włączyć radyjko. Radio posiada Bluetooth, posiada AUX, posiada wejście na kartę pamięci, posiada wejście na pendrive'a. No i teraz włączymy jakieś tam radio. FM jest włączony. Ale słuchajcie, nie będziemy robili reklamy, bo nie możemy puszczać publicznie muzyki. Tak to właśnie wygląda. Ogólnie rzecz biorąc. No i co, słuchajcie, kluczyk do włączania. Kluczykiem załączamy zapłon, czyli możliwość jazdy, załączanie świateł. Możemy otworzyć drugie drzwi, proszę bardzo, tak to wygląda z drugiej strony. Koła posiadają nakładki, żeby auto się nie tłukło jak jeździ. Koła są naprawdę duże, bo tutaj średnica wewnętrzna jest 23 cm, także koła są naprawdę wielkie. Bo jakbyście się chcieli dopatrzeć, jest licencja pojazdu, jest wszystko praktycznie rzecz biorąc. No i co, słuchajcie, jeśli byśmy się uczepili z przodu, mamy również światła LED-owe. Środek świeci, świeci też również ramka, która jest. Także no muszę wam powiedzieć, że naprawdę taki gadżet chciałby mieć każdy. No i dobra, słuchajcie, zrobimy krótką prezentację, żebym pokazał, czy to w ogóle jedzie, nie? Tylko pozamykamy drzwi. Aha, no zaraz, jeszcze nie opowiedziałem wam jednej rzeczy. Załączamy kluczyk i patrzcie, co się dzieje. Załączam kluczyk. Auto, można powiedzieć, naprawdę odpaliło. Naciskamy guziczek. Jest prawdziwy klakson. Naprawdę można kogoś odstraszyć idącego gdzieś tam na chodniku, tym bardziej jak dziecko jedzie. No i słuchajcie, fajny gadżecik. Naciskamy guziczek. Grana muzyczka wbudowana. Jakaś tam następna, którą możemy sobie, słuchajcie, włączyć. Czy jakaś tam, powiedzmy, następna. No ale dobra. Wyłączamy muzykę, co by nam nie przeszkadzało. Samochód odpalił. Kierownicą możemy jechać od środka sterując. Wiadomo, że lżej się kręci podczas jazdy. Tak samo i, słuchajcie, możemy sterować ten pojazd radiostacją. Jeśli teraz go pozamykamy, co by nam tutaj nic nie kolidowało. Drzwi mamy pozamykane. Mamy, słuchajcie, przyciemniane szyby. Też fajny bajer.
wybieramy tor jazdy, na przykład do przodu, tu klik, po naciśnięciu gazu pedał jedzie do przodu, do tyłu, no i oczywiście na środku pozycja luzu, czyli taka dosyć dogodna, żeby dziecko nam niczego nie robiło, chociaż i tak pewnie poprzestawia. No i dobra, słuchajcie, no i teraz co? Pokażemy teraz ogólnie, czy to jedzie, nie? Także bierzemy radiostację do ręki. No i krótka próba, możemy jechać. Dobry. Ogólnie rzecz biorąc, pojazd jedzie w każdą stronę, jedzie do przodu, do tyłu, można nim cofać, można skręcać. Tak to właśnie wygląda. O, i teraz słuchajcie, samochód stoi w cieniu. Może mi się uda włączyć światełka. I drugą powierzchnię załączamy zapłonu. O. I tu teraz już widać, LEDy świecą sobie w lampach. Idziemy do przodu. O, w tym momencie widać, świeci tutaj środkowy. Świeci tutaj ramka również. No, halogeny to już niestety nie, to jest tylko atrapka. Tak to wygląda. No i teraz chyba tapicerkę też będzie widać. Ogólnie chodzi o liczniki, że to już faktycznie świeci. No, także myślę, to wszystko działa. Zasięg, słuchajcie, jest dosyć daleki. Także nie trzeba się martwić, że gdzieś tam nam odjedzie i nie złapiemy zasięgu. No dobra, jedziemy w tył, zobaczymy, jaki mamy zasięg. No i słuchajcie, w czym jest mankament? Nienaładowany akumulator. I sobie nie pojeździmy. Samochód co chwilę odpala i gaśnie. A to tylko dlatego efekt, że akumulator jest za słaby. Dlatego on co chwilę odpala, gaśnie. Prawdziwy samochód przy spadku napięcia. Tak to właśnie wygląda. Wyświetlacz tutaj jest jeszcze. O, widać. Tak to wygląda. Dobra, wyłączamy zapłon, bo stoi już parę godzin włączony i po co ma akumulatorownia badać. No, także tak to wygląda. Ocena ogólnie, słuchajcie, pozytywna. Także myślę, że się komuś to taka krótka recenzja przyda. Także dzięki, łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia.